Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o wpływie sztucznej inteligencji na gospodarkę. Moim gościem jest dr Ernst Pytlarczyk, główny ekonomista Banku Pekao S.A. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od Twojej może definicji sztucznej inteligencji, bo jest wiele. Na przykład archipelag wysp, taka bardzo barwna definicja, archipelag wysp komunikujących się z tobą na różne sposoby, tak? Archipelag wysp na oceanie niewiedzy, które się między sobą komunikują. Jaka jest twoja definicja O, sztucznej jest taka inteligencji? bardziej przyziemna. To sztuczna inteligencja to właściwie jest cały zespół działań, które są wykonywane przez maszyny, systemy, które historycznie przypisywaliśmy jako możliwe do wykonania jedynie przez człowieka. A więc w ten sposób to jest taka szersza definicja i to by się wpisywało w rozumienie sztucznej inteligencji nie jako jednego rodzaju inteligencji, tylko jest wiele sztucznych inteligencji. Jedne są bardziej inteligentne, drugie są mniej inteligentne i mamy dużo tej sztucznej inteligencji w życiu codziennym. Nawigacja na przykład. No da się, porozmawiamy trochę o sferze mikro, ale przede wszystkim o sferze makro, tak? Bo przeważnie mówi się o sztucznej inteligencji w kontekście rynku pracy, zabierze pracę, zamieni pracę, substytucja, efekty substytucyjne, komplementarne. Ale nas bardziej interesuje dzisiaj to, w jaki sposób ta sztuczna inteligencja wpłynie generalnie na gospodarkę, czyli na PKB. Czy widzimy ją w PKB, czy zobaczymy ją w PKB, bo postępu technologicznego komputerów tak naprawdę w PKB do końca nie widzimy, prawda? Tak, rzeczywiście tej rewolucji internetowej, bo to chyba tak było nazywane, nie zobaczyliśmy w takim stopniu w PKB, jak laikowi albo takiemu przeciętnie wykształconemu ekonomiście może się wydawać, był wzrost produktywności, bo tego należałoby oczekiwać. Tak? Komputery, internet niesamowicie zmieniło sposób, w jaki my pracujemy. Ten wzrost produktywności był krótkotrwały, on był mniej więcej jedną dekadę. Od 1995 roku do 2004 roku widzieliśmy ten wpływ na produktywność, a potem on wyparował. Produktywność powróciła do takiego swojego spadającego trendu, bo pamiętajmy, że mamy od wielu dekad takie lokalne górki produktywności, ale generalnie ten trend na produktywności jest spadkowy, a drugą stronę medalu to jest spadkowy trend stóp procentowych, który bardzo długo po II wojnie światowej mieliśmy. Te stopy były co dekadę niższe i niższe, szczególnie ta realna stopa, czy też naturalna stopa procentowa. No tak, i teraz ten efekt, jeśli chodzi o produktywność, to przede wszystkim wpływa poprzez na rynek pracy również. I tutaj też są takie trzy pozytywne, znaczy jeden pozytywny efekt i właśnie nie, przepraszam, jeden negatywny efekt i chyba dwa pozytywne, Dwa tak? To pozytywne, się tak. pojawia w Twoim zresztą raporcie, który nazywasz między cyberpunkiem a technoutopią, czyli pomiędzy dystopią a utopią, tak? Czyli pomiędzy takim widzeniem świata przez pryzmat, że roboty będą nami rządzić, a taką utopią, że tak naprawdę co? No, że będzie nam bardzo wygodnie żyć, że Tak. będziemy Obsłużeni. obsłużeni, będziemy żyć w dobrobycie na wysokiej stopie życiowej i wszystko się dobrze ułoży, będziemy szczęśliwi, będziemy mieli trochę inne problemy niż dzisiaj mamy. No tak, i teraz na rynek pracy to wpływa poprzez jeden efekt negatywny, że tak zwane bezrobocie technologiczne, który powiedział Keynes swego czasu, no że zabierze nam, Leontief, tak, Leontief, zabierze nam pracę, że tak? będziemy substytuowani, bo tak się ten efekt nazywa, substytucji przez maszyny, przez sztuczną inteligencję. Czyli to, co robimy, nie będzie potrzebne. A drugi efekt, dwa pozytywne efekty, to są komplementarne Tak, efekt efekty. komplementarny, polegający na tym, że to, co robimy dzięki maszynom i w tym przypadku sztucznej inteligencji, będziemy robili lepiej, wydajniej, nasza produktywność bardzo wzrośnie, a dodatkowym elementem tej układanki jest jeszcze szereg efektów dynamicznych, czyli powstaną nowe miejsca pracy, nie tyle, że ten mój zawód zmieni się, ale powstaną nowe zawody, takie, których wcześniej nie było. I ludzie się też do odpowiednio tych zawodów będą musieli dokształcić, nowe kierunki studiów, ale zwiększy się po prostu popyt na zawody, których obecnie nie ma, a więc wydaje się, przynajmniej z dzisiejszej perspektywy, że wpływ i rewolucji przemysłowej, ale rewolucji internetowej nie był taki, że ludzie nie mają pracy, tylko pojawiło się bardzo wiele nowych zawodów. Od II wojny światowej
prawdopodobnie więcej niż połowa zawodów, w których pracujemy, to są zawody, których wcześniej nie było. I teraz oczywiście ten wpływ również będzie miał wpływ na strukturę tego rynku pracy i na pewne zjawiska typu, o których piszesz, że może przyczynić się do zmniejszenia luki płacowej między kobietami i mężczyznami. Tak, to jest jeden z efektów, który nas akurat zadziwił, bo to nie jest tylko mój raport, tylko to jest raport całego zespołu analityków Banku Pekao S.A. Kobiety, jak się okazuje, obecnie pracują głównie w zawodach, które wiążą się na przykład z opieką nad dziećmi, nad chorymi. Tam jest nadreprezentacja kobiet i prawdopodobnie ta sztuczna inteligencja nie wyprze tych zawodów. Tam, gdzie jest potrzebna empatia, gdzie jest potrzebny bezpośredni kontakt, to są też na przykład zawody nauczycielskie, więc wychowawcy, szczególnie w nauczaniu wczesnoszkolnym. Może się okazać, że kobiety tutaj no będą jakby wygranymi, czyli te zawody będą lepiej opłacane w ramach tych wszystkich przekształceń, które sztuczna inteligencja wywoła. Jest jedna łyżka dziegciu w tej beczce. Ona się bierze stąd, że kobiety prawdopodobnie też są nadreprezentowane w wykonywaniu w zawodach biurowych, ale w tych zawodach biurowych takich prostych, więc rutynowych. Asystenckich, rutynowych, księgowość. Jak ktoś pracuje w korporacji, to widzi, że to nie jest równomiernie rozłożone w korporacjach, pomimo że cała korporacja może mieć bardzo dobry miks mężczyzn i kobiet, to jednak są działy, które są mocno sfeminizowane. I to jest ten czynnik, który może spowodować, że część kobiet zostanie wyparta z rynku pracy. To ciekawe, również piszesz o nierównościach, że i to, to potwierdza też taka nowa książka Darona Acemoglu, że jednak chociaż sztuczna inteligencja spowoduje wzrost produktywności, to się te korzyści nie rozłożą się równo, tak? Czyli osoby, ci, co nie mają, tak, nazwijmy to kapitału versus pracownicy najemni, tak, no to ci, co mają kapitał, to będą się mieli trochę lepiej niż ci pracownicy najemni. Czy byś to potwierdził? O tak, to jest tych wątków nierówności jest bardzo wiele, tak? Ty zacząłeś od tego, kto ma kapitał, kto nie ma. Oczywiście ci, co mają kapitał, jeżeli liczymy na to, że to może być jednak pewien boost dla produktywności, czyli koszt kapitału powinien wzrosnąć, a więc oni powinni być wygranymi. Zresztą patrzymy na wykresy długookresowe, udział pracy w PKB spada, a więc no to jest taki trend, który być może się nawet, jeżeli to nie będzie odpowiednio zarządzone przez rządy, nawet może się wzmocnić. Zresztą Acemoglu pisze też o drugim ciekawym motywie, czyli to, jak zmieni sztuczna inteligencja i postęp technologiczny nasze otoczenie, gospodarkę, społeczeństwo, to zależy od tego, na ile mu to pozwolimy, na ile rządy pozwolą poprzez regulacje, poprzez różnego rodzaju ustawodawstwo. Ale dobrze. W scenariuszu bazowym ci, co mają kapitał, będą better off, jakby skorzystają. To są też często osoby, szczególnie w gospodarkach rozwiniętych, tak jak Stany, to są osoby, te, co mają kapitał, to są osoby starsze, w fazie już dekumulacja, więc może się okazać, że będziemy mieli znowu przesunięcie w stronę tych osób, które są starsze i też polityka będzie do nich dostosowana, bo demografia jest nieubłagana. Oczywiście ten postęp technologiczny, w tym przypadku sztuczna inteligencja, one wpłynie na nierównowagę w ramach pracujących, a więc prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z takim C czy U, zawody, które wymagają największych kwalifikacji, szczególnie kwalifikacji technicznych, one będą tutaj wsparte, a więc tam będzie wysoki popyt, wzrost płac. Również te zawody, które nie wymagają kwalifikacji, mogą uzyskać pewne wsparcie i tam może się okazać, że przynajmniej w ostatnich latach wzrost płac był jeszcze większy. Po prostu nie opłaca się pewnych rzeczy automatyzować. Dowozicieli pizzy, ale też jest tak, że te usługi, no cały czas jest trend rosnący na usługach, popyt na usługi rośnie, więc ludzie bez żadnych kwalifikacji może się okazać, że będą relatywnie więcej zarabiać niż obecnie. Tymi tracącymi to będzie ten cały środek, czyli ludzie, którzy mają, powiedzmy, wykształcenie, ale nie jest to wykształcenie wybitnie techniczne, wykonywali dość rutynowe, kognitywne zadania, ale dość rutynowe, to oni mogą być tutaj tracącymi, ale jak popatrzymy też na stronę podażową, no jest tak zwany trend upskillingu, czyli no ludzie jednak
idą w stronę pieniędzy, w stronę tego wykształcenia, tych zawodów, na które rośnie popyt i tam się też pojawia podaż, a więc rośnie podaż. Widzieliśmy z informatykami, co się stało. Tak? Ta podaż informatyków jest bardzo duża, oczywiście różny jest bardzo poziom, ale też bariera wejścia staje się niższa dzięki różnego rodzaju kopilotom, ofercie kursowej. To jest coraz tańsze, coraz niższa jest ta bariera i wydaje się, że łatwiej być informatykiem niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, gdzie wymagana była choćby znajomość kodu maszynowego albo COBOL-a. No tak, i jeszcze to sformułowanie, że właśnie ci rutynowi, tak, ci, którzy byli substytuowani przez sztuczną inteligencję, ci pracownicy, to jest właśnie ta grupa, która będzie tracąca, ale co jest ciekawe, to na poziomie firm, tak, było takie badanie przeprowadzone trzech naukowców z think tanku NBER-u w Stanach Zjednoczonych na podstawie spółek notowanych na giełdzie. Tam było 2,5 tysiąca spółek, to bardzo duża grupa, duża próbka i badano wpływ czatu GPT, czy generatywnej sztucznej inteligencji na te spółki i wyszło tak, że największy uzysk, tak, w wycenie miały te spółki, gdzie pracownicy są najbardziej narażeni negatywnie na działanie sztucznej inteligencji. Czyli krótko mówiąc, jest tam możliwość tego zapasu, tak, takiego, że te spółki, które tak naprawdę największą wartość dodaną mogą mieć z powodu wdrożenia sztucznej inteligencji, bo mogą w tym sensie obciąć te kadry. Bo w świecie korporacyjnym przychody to jest mniejsza pewność, zaprognozowanie przychodów czy postawienie na wzrost przychodów niż obcięcie kosztów. Obcięcie kosztów jest tu i teraz, to się da łatwo policzyć, tylko trzeba mieć jakby pewne jakby umocowanie, mniejszą wrażliwość i wszystko się da zrobić, a więc to jest absolutnie w takim świecie korporacyjnym zrozumiałe, że koszty można obciąć i ja myślę, że te najniżej wiszące owoce to właśnie będą polegały na automatyzacji takich rutynowych działań w firmie i to będą to efektywność powinna wzrosnąć. Tutaj był taki efekt 0,4 punkta procentowego, to nawet spory, tak? Mhm. Natomiast jeśli ta sztuczna inteligencja oczywiście będzie nabierała wigoru, będzie wchodziła mocno w gospodarkę, to możemy sobie wyobrazić, że pojawi się pokusa, żeby ją opodatkować w jakiś sposób. I w jaki sposób można by było to zrobić? No tak, pojawi się pokusa, żeby ją opodatkować, bo jeżeli założymy, że ten efekt substytucji wystąpi, czyli będą tak zwani przegrani tej rewolucji, no to trzeba będzie coś z nimi zrobić, jakby państwo będzie musiało... No przegranych się nie opodatkowuje. Przegranych się nie opodatkowuje. Co więcej, daje się świadczenia. I skąd trzeba pieniądze na te świadczenia wziąć? A więc tu jest ta pokusa opodatkowania sztucznej inteligencji. Ona jest bardzo podobna do niezrealizowanego zresztą zamiaru opodatkowania big techów. No tak. No i w zasadzie niezrealizowanego, dlatego że jest kolizja pomiędzy głównie pozycją Stanów Zjednoczonych, prawda, tych wielkich, gdzie funkcjonują te wielkie platformy big techowe, tak, i reszty świata, właściwie Unii Europejskiej. To się blokuje na poziomie też całego programu na G20, które proponuje OECD między innymi. Tak, bo właśnie trzeba zobaczyć, że występowanie big techów nie jest równomierne na świecie. One są zdecydowanie, ta infrastruktura amerykańska, Dolina Krzemowa, ale nie tylko. Jakby big techy, one się rodzą, rozwijają i rosną w Stanach. Europa nie ma big techów. Kolejnym miejscem, gdzie są big techy, to są Chiny. Ale Chiny jest, można powiedzieć, jeżeli byśmy mówili o takim fragmentaryzacji tego świata i AI, ale i big techów, no to ona już następuje. Czyli są Chiny, które rozwijają swoją sztuczną inteligencję, często korzystając z amerykańskich algorytmów i tam jest no, prawdopodobnie nie do końca fair to korzystanie z amerykańskich osiągnięć. Ale drugą częścią są Stany. Europa jest bardziej użytkownikiem, mocno w tyle, bardzo Europie zależy na tym, żeby opodatkować, żeby doregulować, tylko no skutek może być tego taki, że to nadal nie będzie miejsce, gdzie się ta innowacja pojawia w takiej dużej skali, gdzie ona przede wszystkim jest w stanie tą masę krytyczną osiągnąć. Czyli jeśli nie opodatkujemy w Europie gigantów cyfrowych, to będzie do pewne zniekształcenia prawdopodobnie na tym rynku. Na przykład mówimy o Uber versus to może nie słusznie, ale Uber versus taksówkarze, tak, którzy mają licencję. To już się dzieje, tak? Tak, regulacje ograniczają, tak? Są dwie strony, tak? Jakby nieopodatkowanie powoduje, że no, mamy transfer od konsumenta europejskiego do firmy amerykańskich,
które jakby są, lokują się w Ameryce, różnie, płacą tam podatki albo w rajach podatkowych, albo tam, ale Ameryka na razie nie widzi problemu z erozją bazy podatkowej, bo chyba ta gra jest trochę o co innego. Ta gra jest o to, żeby maksymalnie stymulować rozwój i ta gra ma jakiś taki charakter geostrategiczny, geopolityczny. W to oczywiście nie będziemy wchodzili, ale Europa, dla Europy to jest podwójna strata, bo ani nie ma przychodów z opodatkowania, no ani też nie ma takiego ekosystemu, żeby te big techy się tutaj pojawiały. A więc to Europa coś musi z tym zrobić i no jest liczącą się gospodarką ciągle i nie może przegapić tego. I w tym myślę, że jest skazana na to, żeby jednak próbować opodatkować big techy i sztuczną inteligencję. Tak, i póki co też wprowadza pierwsze, że to w świecie regulacje dotyczące regulacji sztucznej inteligencji, tak, żeby ogarnąć jak gdyby temat, ale trochę z innej strony. Tak, żeby nie była dyskryminująca, tak, żeby nie było profilowania takiego biologicznego i tak dalej. Tak, czyli ten element dystopii, tak, który się pojawia w twoim tekście, tak, i tak, który pewnie w Chinach do pewnego stopnia oczywiście funkcjonuje. Ta inwigilacja, prawda, tak, i to rzeczywiście tutaj to podejście europejskie jest zupełnie inne. I teraz wracając do Polski, no, czy Polska no nie uczestniczy w tej walce gigantów o sztuczną inteligencję, rozwiązania sztucznej inteligencji. Jesteśmy krajem w dalszym ciągu trochę zacofanym cyfrowo, niskim poziomie nasycenia technologicznego, niskim poziomie innowacyjności. Mimo tego, że wydatki na badania i rozwój rosną, to luka produktywności do średniej europejskiej też rośnie. Mhm. To jest też kuriozalne. No i jakie są szanse, tak, żeby Polska weszła jednak w ten rynek sztucznej inteligencji albo tych tak zwanych technologii przekrojowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji? Znaczy są próby wzięcia udziału w tym wyścigu albo przynajmniej dołączenia się, zabrania jakiegoś głosu. To jest taki program Spichlerz. W skrócie polega on na wykorzystaniu już istniejących modeli językowych, douczeniu ich jako jakby. To się nazywa middle layer, taka warstwa ucząca się, która bazująca na danych, które głównym zadaniem właściwie tego przedsięwzięcia jest zbudowanie olbrzymiej bazy tekstowej wielkości 1 terabajta, ale w języku polskim, bo tutaj jest widoczne, że wiele modeli, tak jak na przykład ChatGPT, używa język polski, ale na przykład już nie potrafi rymować w języku polskim. Potrafi rymować w języku angielskim, znaczy, że być może zasób danych, który został wykorzystany do uczenia, nie jest też nieduży. Można powiedzieć, że teraz jak, czy to jest dobre rozwiązanie, bo wiadomo, że no nigdy nie ma treści w języku polskim, które byłyby tak innowacyjne jak w języku angielskim. Jakby nauka, natywny język nauki w tym momencie to jest język angielski, a więc co my osiągniemy właśnie dotrenowując taki język w języku, znaczy taki model w języku polskim? No być może ten model na przykład będzie miał pewną znajomość kodu kulturowego polskiego, może rozmawiając z takim czatem odpowiednio, który ma z tyłu odpowiednio wytrenowany model polski, no będziemy mieli wrażenie, jakbyśmy rozmawiali z Polakiem. Dla nauk humanistycznych, więc przeszukiwanie różnych zasobów też ma to znaczenie. No jakby research w naukach humanistycznych, wyobrażam sobie, że no on jest dość czasochłonny właśnie ze względu na przeszukiwanie różnego rodzaju archiwów, a więc zarządzanie tą bazą wiedzy w języku polskim. No to rumowanie, o którym już wspomniałem. Są pewne rzeczy, które wydaje się, że powinniśmy na to położyć akcent, tak? A więc akty prawne, bezpieczeństwo, bo jeżeli ten model będzie wytrenowany, on może być wtedy na serwerach, lokalnie na serwerach, a nie w chmurze. No to może mieć znaczenie dla ministerstw, sądów, tajemnica państwowa i tak dalej. Więc no, są jakieś powody, że bierzemy w tym udział. Oczywiście nie będziemy prawdopodobnie nigdy liderami, ale też pewna demokratyzacja następuje. No, model Llama 2 jest modelem otwartym. Model Bloom jest modelem otwartym, a więc nie tylko są te modele, które zostały wytrenowane przez prywatne firmy, ale ten start zaczynamy nie od samego zera, tylko możemy już na czymś budować. No tak, i też ja widzę, że w administracji też się wykorzystuje już teraz, na przykład w ZUS-ie, tak, bo się słyszałem, że się używa sztuczną inteligencję dla detekcji fraudów, tak, ale też w ubezpieczeniach również. Rozumiem, że w rynku finansowym, w bankach właśnie, zdaje mi się, że też prowadzisz taki projekt w swoim banku, tak? Tak, tak. My podchodzimy do tego bardzo
systemowa, więc uważamy, że bank powinien mieć strategię AI, strategię sztucznej inteligencji. Powinien zmierzyć swoje zasoby. My akurat mamy bank, gdzie ma i ludzi, którzy korzystają z tych modeli, które już są wytrenowane i z chmury, ale też mamy modele właśnie te open source'owe i ludzi, którzy rozumieją natywnie, można powiedzieć, AI. I widzimy kilka miejsc, gdzie AI może być stosowane, a więc to jest na przykład komunikacja z klientem. Są twarde badania, że wykorzystanie sztucznej inteligencji w komunikowaniu się z klientem zwiększa satysfakcję klienta, bo AI nigdy nie jest znudzony. I nigdy nie kłamie. Nigdy, to kłamasz to może być różnie. Różnie, bo halucynacja jest. Halucynacja, ale to też można, oczywiście można też to zmitygować. Po prostu żeby zawsze wskazywał miejsce w bazie wiedzy, z którego odpowiedź pochodzi. A więc my to już mamy też możliwości takie jak wykorzystanie AI-a choćby w procesie poznania swojego klienta, gdzie jest dużo takiej pracy rutynowej, wymagającej przeszukiwania różnego rodzaju rejestrów, a więc tutaj ewidentnie będzie emulował wtedy człowieka, ten chat GPT czy inne rozwiązanie. No i w bankach zastosowanie sztucznej inteligencji to jest też jakość, a więc to nie może być tak, że w 50-60% ta odpowiedź jest prawdziwa. Ona musi być niemal w 100% prawdziwa, więc to bardzo wyśrubowane są te normy, żeby kiedy sztuczną inteligencję chcemy zastosować i kiedy ona ma zastąpić człowieka, to ona musi mieć co najmniej tak samo dobre hit ratio, czy tak samo rzadko popełniać błędy, jeżeli chodzi o na przykład weryfikację klienta, nowego klienta, to ta sztuczna inteligencja nie może popełniać więcej błędów niż człowiek. No gdzie jeszcze? Oczywiście w automatyzacji różnego rodzaju, to też są zadania. Trzeba na to też patrzeć holistycznie, a więc nie zawsze też sztuczna inteligencja, czasami są to dużo prostsze algorytmy, które już istnieją i są tańsze z punktu widzenia banku do korzystania, bo pamiętajmy, że korzystanie z komercyjnych wersji tych dużych modeli językowych, czy to jest Microsoft, czy to jest Google, ono nie jest za darmo. Płaci się za każdy token, a więc bank musi pomyśleć, jak efektywnie korzystać z tego, co zostało wymyślone po to, żeby na tym zarabiać. No tak, ale jest rzeczywiście przyszłość i rozumiem, że to też jest wspierane przez tego typu rozwiązania przez jakieś startupy, jakichś innowatorów, jakieś jest to inkubowane albo w banku, albo poza bankiem. Wydaje mi się, że to takie kreatywne myślenie jest w różnych miejscach, tak, w gospodarce i pewnie instytucje finansowe są w stanie też to wykorzystać, prawda? Więc pytanie jest takie, czy my mamy tak naprawdę jako Polska taki tak naprawdę ugruntowany model innowacji, tak? Który... Znaczy jeszcze powiem odnośnie tego, jak instytucje finansowe to powinny robić. To jest bardzo techniczna dziedzina wiedzy, a więc żeby z tego korzystać, trzeba zainwestować w taką grupę ludzi, w takie departamenty, gdzie tej wiedzy jest bardzo dużo, żeby można było uczestniczyć i w konferencjach, ale aktywnie szukać rozwiązań i wiedzieć aktywnie, może nie rozwijać tych wszystkich modeli sam w banku, ale wiedzieć, co jest nowego. To jest jedna rzecz. A bank powinien być takim trochę smart followerem z drugiej strony, czyli jedna rzecz to jest umieć ocenić, co jest właściwie state of the art, a powinien być smart followerem, czyli patrzeć, istnieją technologie, to może je zastosujemy, może je wykorzystamy. A więc głównym teraz, takim strategicznym zajęciem w banku to jest szukanie use case'ów, czyli gdzie to AI jest przydatne. No tak, bo są różne koncepcje tego uczenia maszynowego na przykład, w jaki sposób ono się rozwija i to nie jest takie proste. Na przykład ChatGPT tylko korzysta z jakiejś tam bazy już starej, tak. Ta trójka ale zamrożonej, ale może w przyszłości będzie online'owe, prawda? Tak, ale można przede wszystkim tak zwany middle layer stworzyć i douczyć ten model lokalnie, tak? Zresztą są olbrzymie różnice między ChatGPT 3,5 a 4, tak. Które właściwie dyskwalifikują tą wcześniejszą wersję z powodów, których powiedziałem, czyli tych błędów, popełnianych błędów do pewnych zastosowań w bankach. A więc to moglibyśmy rzeczywiście bardzo dużo mówić, ale przejdźmy do tej innowacyjności. No właśnie, innowacyjność w sensie takim, że są różne modele, tak? Albo startupy się rozwijają poprzez aktywną rolę państwa wspierającą na przykład
taką funkcję pełni w polskim systemie PFR Venture, tak, które daje pieniądze dla startupów, one się rozwijają, kolejne rundy, prawda, dostają pieniądze. Teraz chyba jakaś posucha jest, jakieś przejście takie, gdzie nie ma tych pieniędzy, tak. Ale też są tworzenie klastrów, również koncepcja innowacji versus imitacji. Imitacji na przykład bardziej w Korei, innowacje bardziej w Izraelu. Wydaje się, że Polska chyba nie ma takiego jasnego, gruntowanego modelu innowacji, tak. Zwłaszcza takiej strategii, która by była powiązana z rozwiązaniami sztucznej inteligencji na dzień dzisiejszy. Nie, ale ja się nieraz zaskoczyłem, jak bardzo szybko na tej drabinie rozwoju my się jednak przesuwamy do góry. Choćby przemysł farmaceutyczny, że no te kilka lat temu to były głównie testy laboratoryjne, czyli manualna praca, okej, ludzi wykształconych, ale manualna praca. Obecnie już są notowane spółki na giełdzie, które insourcują z wielkich koncernów prawdziwe R&D, a więc to my się przesuwamy. Myślę, że tutaj z tą sztuczną inteligencją okej, dołączyliśmy, jak już ta baza została zbudowana, ale może być wykwit właśnie takich, no na zasadzie, że poskładamy parę klocków i będziemy mieli całkiem ciekawe rozwiązanie. Kwestia oczywiście regulatora, bo dużo regulator poprzez to, że pewne rzeczy nie możemy mieć ich albo w chmurze, albo musimy mieć na polskich serwerach, no, wymusi to, że to dostosowanie tych modeli open source'owych też nastąpi, a więc tutaj jest jakby przestrzeń do tych innowacji jest bardzo duża, tylko rzeczywiście my jesteśmy krajem, który no raczej sprytnie składa pewne rzeczy i ma swoje miejsce w tym globalnym łańcuchu tworzenia wartości dodanej. Przesuwamy się do góry, ale my ciągle nie jesteśmy tam, gdzie, tak jak wspomniałeś, Izrael na przykład. Tak? Nawet Estonia. Nawet Estonia. Mamy swoją specyfikę. Mamy gospodarkę wielosektorową, bardzo konkurencyjną. Taką z prawdziwym animal spirit, z dużą ilością przedsiębiorców. I może to jest naszą na razie taką cechą, która nas wyróżnia, ale mamy, tutaj mówiąc o tym wpływie sztucznej inteligencji, tej nowej rewolucji, która jest porównywalna z rewolucją przemysłową, no jednym z elementów, który może ochronić polski rynek pracy, to jest ten offshoring, czyli oprócz tego, że będą te trzy efekty, o których rozmawialiśmy związane ze sztuczną inteligencją, to jeszcze będzie czwarty, czyli pewnych prac nie będzie opłaciło się w niektórych gospodarkach wykonywać i my będziemy beneficjentami tego, czyli te prace będą się ciągle pojawiały. Zresztą ten trend już się zaczął, on się pewnie nałoży na ten trend związany z AI-em. Czyli tak podsumowując, sztuczna inteligencja to rzeczywiście jest wielka wartość dodana, jeśli chodzi o gospodarkę, wzrost gospodarczy. Tak. Tak, i można powiedzieć bardziej, to nie jest utopia, ani dystopia, ale musimy znaleźć swoją drogę do wykorzystania tego. Prognozowanie jest bardzo trudne, ale kiedyś czytałem taką książkę 12 trendów, jak zaprognozować przyszłość na poziomie 12 trendów. Najprostszy sposób prezentowania to jest pewna ekstrapolacja. My widzimy, ta sztuczna inteligencja nie jest z nami od wczoraj, ona jest trochę dłużej i widzimy te trendy, a więc takie przedłużenie tych trendów, być może pewne wystromienie, no, powinno nam dać odpowiedź, jak będzie świat wyglądał co najmniej za te kilkanaście lat. Tak, i to jest chyba dobry moment na podsumowanie, jeśli chodzi o te trendy, bo oczywiście jakbyśmy ekstrapolowali to liniowo, to trochę nie ma sensu, bo postęp technologiczny jest wykładniczy. I ma największy wpływ tak naprawdę na produktywność i na wzrost gospodarczy, chociaż do końca tego nie widzimy, więc tak naprawdę... Na jakość życia ma wpływ. Tak, na jakość życia też ma wpływ zasadniczy, natomiast nie widzimy tego w takim sensie, jak to jest w takiej teorii neoklasycznej czy różnych modelach starych, można powiedzieć, starej ekonomii. Także ten postęp również jest w zakresie samej myśli ekonomicznej. To są tak zwane modele endogenicznego wzrostu, na przykład Romera czy Nordhausa, które pokazują, w jaki sposób wkomponować czynniki technologiczne do wzrostu gospodarczego. I to też jest szansa też dla ekonomistów, żeby pokazywać politykom, jakie to ma znaczenie poprzez właśnie stosowanie takich czy innych koncepcji polityki w zakresie innowacji. Myślę, że będzie wykwit prac, które będą miały w tle właśnie taki przyspieszony
postęp technologiczny i będziemy się przez najbliższe kilka lat zajmowali właśnie postępem technologicznym, naturalną stopą procentową, postępem technologicznym. To będzie ten nowy zastrzyk pomysłów dla myśli ekonomicznej. Bardzo się cieszę z tej rozmowy, było to bardzo ciekawe. Moim gościem w cyklu Dyżurni Ekonomiści Kraju był Ernst Pertlarczyk, główny ekonomista Banku PKO SA. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję.